Dzień dobry, dzisiaj mam dla Was książkę. Przy której przez chwilę, bo znowu się poczułam jak beztroska nastolatka. Dzięki smokom w tej książce Przeniosłam się w czasie do lat gimnazjalnych, gdy zachwycałam się ragonem, a odpowiednia dawka gorącego romansu rozgrzała mnie w ten zimowy wieczór. Dzień, książka, o której mówi się sporo, i mam wrażenie, że budzi mieszane odczucia, czyli For Week. Ja jestem Sara. Tu na żywotach opowiadam głównie o książkach chociaż nie tylko. A znacie mnie prawdopodobnie z mojego drugiego kanału, czyli Światusy, w których opowiadam razem z mężem o urokach świadków wiechowy. Tu jednak temat ten pojawia się rzadko, no być może pojawi się, gdy będę czytała jakąś książkę o sektach, a mam ją na półce do przeczytania, więc tak być może. Dzisiaj jednak wracamy do tej książki Fourth Wing. Generalnie nie jestem pewna, czy na tym kanale będę nagrywała recenzję każdej przeczytanej książki. Ale tej postanowiłam jednak oddać kilka minut mojego cennego czasu. Sięgnęłam po nią, skuszona hasłem romantazy, które gdzieś tam mi mignęło, nie wiem, w internecie, w księgarni internetowej. Pomyślałam sobie, że na to zimowe zmęczenie, na smutki, szarość i zimno, coś takiego niezbyt ambitnego to będzie. Dobry wybór, ale nie chciałam też jakiegoś typowego romansidła. No i tu w tej książce mamy motyw szkoły: jeźdźcy smoków. Ja ogólnie lubię jakiś motyw szkoły i jakiś akademii. Motyw magii i romansu. I romansu jeszcze taka klisza z gatunku od wroga do kochanka. No to wszystko razem, jak przecież kombo to po prostu jest ulubiony bigosik Sary, chociaż nie jest to oczywiście zbyt ambitne. No i książka przyszła. Jest naprawdę pięknie wydana, złota okładka i barwione, nie wiem czy tu widać, czarne brzegi. No jest piękna, a ja odłożyłam ją na półkę, bo miałam ciekawsze rzeczy do czytania i jakoś mi nie było po drodze z takim tematem. Troszkę też mi ten tytuł po angielsku przeszkadza we Fourth Wing, jakby nie mogli go nazwać czwarte skrzydło, czemu dawać po angielsku. W końcu jednak przyszedł styczeń, stycznia dół, i ja stwierdziłam w pewien weekend, że muszę przeczytać coś lekkiego. Mam dość tych wszystkich e, mądrych, ambitnych poradników, lub książek, lub jakichś dramatów. E, no i sięgnęłam po to. I pochłonęłam to we dwa dni. Zajęło mi to aż tyle, bo jeszcze w międzyczasie musiałam się zająć e, ogarnianiem dzieci i domu, bo gdyby, jeśli, znaczy, gdy, jeśli chodzi o mnie, to bym się od tego nie oderwała, po prostu tak mnie wciągnęło. I umówmy się. To nie jest Tolkien. Mamy w tej powieści sporo powtarzalnych, być może dla niektórych irytujących klisz. No to dobre, jest jakaś kraina w stanie ciągłej wojny, w której ludzie lata temu sprzymierzyli się ze smokami, no i stają się tymi jeźdźcami smoków, takimi wojownikami, żołnierzami. Ci, którym uda się nawiązać więź ze smokiem, i co w ogóle daje magiczne bonusy, bo wiadomo, smoki są super, i przetrwają cały ten proces szkolenia, potem żyją z takim piętnem, a właściwie pochwałą bycia e, najbardziej elitarnymi żołnierzami w kraju. Specjalnie powiedziałam, że nie mamy tam nazwy tej krainy, i wspomniałam tu o tolkienie, bo ja mam wrażenie, że współczesnym autorom fantazy no to brakuje lingwistycznych zdolności autora Władzy Pierścieni, a nazwy tych krain i imiona postaci powstają w ten sposób, że chyba im kod przebiega przez klawiaturę. No takie mam wrażenie. Kliszowa jest też główna bohaterka, czyli Violet. Każdy młody człowiek, na no wasze, w tej krainie, dobra, pamiętam jak ma na imię, jak się nazywa ta kraina, ale okej, okay. musi odbyć szkolenie. No i dziewczyna marzy o tym, żeby zostać skrybą jak jej ojciec. Przygotowywała się do egzaminów. Jest takim stereotypowym, kujonem, pozbawionym mięśni. Serio, co chwila nam się przypomina, że ona jest krucha, słaba i nie ma zadatków na smoczego jeźdźca. No, ale jej matka jest jednak ważną generałą, a jej rodzeństwo jest już znane nam, siostra i brat, ze swoich super ekstra umiejętności w dziedzinie jeżdżenia na smoku. Trochę zostaje zmuszona do tego, że ma rozpocząć to szkolenie, które jest od początku śmiertelnie niebezpieczne. Śmierć czaj na każdym kroku. W każdej chwili możesz a to nie dokończyć spinaczki i spaść w przepaść i umrzeć, a to podpadnie Gościowi z przeciwnej drużyny, właściwie nie przeciwnej, tylko sąsiedniej, bo, bo ci, ci jeźdźcy są, właściwie kandydaci na jeźdźców są podzieleni na, na grupy e, i który tam po prostu będzie regularnie chciał cię zaćkać, więc, jakby no wiadomo. Wal jednak oczywiście nie ginie. E, okazuje się, że nadrabia sprytem, zwinnością lub też praktycznym zastosowaniem wiedzy, to jest dużym w dużym sumie. Plusem, że, że mamy nerda, który faktycznie umie korzystać ze swojej wiedzy i z tego, że tyle przeczytała i wie. Ehm, także można powiedzieć, że troszkę się z niej robi taką merysu, czyli od zera do bohatera. A troszkę to jest zbyt szybko się dzieje, zbyt potężnie, ale. Mimo wszystko yy, muszę przyznać, że to nie jest jakaś sytuacja, że bohaterka jest jakąś wybrańczynią, która ma teraz zbawić świat. I co fajne, nie jest też tak irytująca, jak to zazwyczaj bywa w takich powieściach. Przynajmniej ja ją polubiłam. Może dlatego, że lubi czytać, ja też lubię czytać, i się okazuje, że Violet ma jednak jakiś tam kompas moralny i stara się być miła dla innych i pomocna. I chyba dlatego da się ją lubić. To jest po prostu rozsądna. Jest oczywiście stereotypowa, ale są gorsze postacie, tak? Bello Słon mówi o tobie, chociaż zmierzch to akurat nie jest fantazy. No i dobra, mamy też oczywiście romans, no romantazy. Musi się nam pojawić przystojny, mroczny, męski typ. Tutaj jest to Ksander, który jest w ogóle synem straconego buntownika, który w ramach kary został zmuszony do odbycia tej służby e, jako jeździec. Musiał ślubować usłyszeństwo krajowi. No i nienawidzi Violet, ponieważ jego, jej matka przyczyniła się do śmierci jego ojca, więc jakby tutaj wiadomo, mają kosę ale co ma biedak zrobić, gdy autorka ewidentnie każe mu czuć chemię do tej dziewczyny już od pierwszej chwili. Więc jest mrocznie i on jest oschły do, wobec niej, ale też y, podsuwa jej całkiem przydatne wskazówki, które nieraz jej ratują życie i szkoli ją w walce. Broni dziewczyny, bo wpada do jego drużyny, jest jakby jej na, y, nie nadzorcą, tylko tym zwierzchnikiem. Także to też trochę takie... Niby się nie powinno randkować ze starszym chłopakiem z trzeciego roku, bo on z pierwszego, ale no wiecie jak to jest. Też pozwala tej Violet decydować o sobie, yy, mimo że wszyscy w nią wątpią, więc tutaj dużo, dużo tutaj plusuje. Trochę jest to dzieciak z takim trudnym dzieciństwem, trudną historią, ale jak to w, w fantazji, no niesamowity, niesamowicie przystojny. No nie mogli z niego zrobić być... Nie mogli zrobić inaczej. Dobrze, że mu skrzydeł nie dali. E, ale fajny ma potencjał. W sensie, mimo tych wszystkich, mrocz całej tej mrocznej aury i złośliwości i tak dalej, nie jest tak źle. Generalnie polubiłam go. I w, oczywiście wiemy, w którą stronę to będzie zmierzało. Ale mi się osobiście podobało. Mam nadzieję, że nie jest zbyt duży spoiler. Mm. Że nie idzie to tak szybko, jak myślimy, że pójdzie, i że ci bohaterowie, mimo że mają tę chemię od początku, to jednak cały ten romans wydaje się być raczej dodatkiem do głównej treści, a nie najważniejszą cechą książki. Czy to jest najlepsza książka, jaką przeczytałam ostatnio? Nie. Czy jest pełna kliszy, stereotypów i trochę mamy wrażenie stereotypów gatunkowych, oczywiście. Troszkę mamy wrażenie, że gdzieś już te smoki były, te szkolne y, akademie, y, te romanse od wroga do kochanka i tak dalej. No, było to. Ale wydaje mi się, że autorka osiągnęła sukces, bo ta powieść wzbudza emocje. I jest zapowiedziany serial, a serial na będę oglądać. Powstają fanarty, w ogóle cały ten świat zaczyna żyć własnym życiem. I nawet pod recenzjami osób, które są rozczarowane powieścią, mówią, jakie to jest no i beznadziejne, to ludzie piszą: Ej, w sumie, w sumie, no mówisz, że to jest beznadziejne, ale w sumie to bym przeczytała. Więc wydaje mi się, że mamy troszkę, przynajmniej ja to tak odbieram, że mamy troszkę taki y, syndrom, powstawania pewnego fenomenu. Yy, tak jak na przykład był Cień i Kość, która ostatnio, yy, ostatnio była zrobione przez Netflixa. Coś się dzieje, świat zaczyna o tym mówić. Yy, w marcu ma być wydana po polsku druga część. Także ja na pewno po to sięgnę i jeśli lubicie w ogóle tego typu klimaty, zwłaszcza, że w planie jest serial, to myślę, że warto gdzieś tam to sobie dodać na listę do przeczytania. Mam taką hipotezę, to tak odnośnie tych wszystkich głosów negatywnych, yy, że Najbardziej nas rozczarowują rzeczy, po których się spodziewamy czegoś innego. Czyli jesteśmy zaskoczeni tym, co dostaliśmy. Ja, na przykład, teraz w międzyczasie czytam sobie taką włoską powieść, która jest uznana, tak piszą przynajmniej, za arcydzieło włoskiej literatury romantyzmu. Czytam ją na raty, bo chociaż z każdej strony tam krzyczy do mnie takie hasło wielka literatura i to naprawdę czuj że to jest dobrze napisane i, i niesamowite ale jednak czas zrobił swoje i te ponad 200 lat tej książki no nie jest to najbardziej dynamiczne i fascynujące dzieło które czytałam to umówmy się no nie ale ale jest fajne, no mniejsza z tym. Wiem jednak, że czytam tę książkę, którą, o której teraz mówię, to poszerzam swoje horyzonty, uczę się czegoś nowego, sięgam po w ogóle powieść autora, którego nigdy nie czytałam, więc czuję się, jakbym miała taki dobrze zbilansowany, zdrowy posiłek. A przy fourth wing, no to ja wiedziałam, że to jest pizza. W piątkowy wieczór, zjedzona już trochę za późno i jest ryzyko, że będę miała w nocy zgagę, bo już jestem po trzydziestce. Ale mimo wszystko jest to pizza z porządnej pizzerii, nie jakaś tam yy, tania mrożonka z żabki. Więc wiecie, to nie, nie jest za bardzo ambitne, jest powtarzalne, ale w mojej ocenie nadal smacznie i da, daje radę. Dajcie znać, czy czytaliście Forfwing, czy w ogóle planujecie sięgnąć po tę książkę, bo bo może nie cierpicie fantazji, może w ogóle nie lubicie fantazji, jakby do kogo ja to mówię. I możecie mi też polecić książki w podobnym klimacie, jeśli jej lubicie. No i nie zapomnijcie zaobserwować mnie, jedynie na Instagramie, a jeśli ciekawią Was poważniejsze tematy, gdzie nie produkuje się o smokach, magii i mrocznych facetach skrywających swoje tajemnice, to zajrzyjcie na nasz kanał Światusy, trzymajcie się ciepło, cześć.